Okej. Witajcie, witajcie! Dla tych z Was, którzy oglądają to nie na żywo, ale na YouTubie, chcieliśmy życzyć wesołych świąt spędzonych w rodzimej atmosferze, miłych prezentów, wśród których może znaleźć się Skyrim, Batman Arkham City, albo także również Assassin's Creed Revelations. Natomiast oddaję głos już do Czarka, który na pewno ma ładniejsze życzenia niż ja. Tak, więc skoro wszystkie te podstawowe życzenia zostały wyczerpane, to pójdźmy dalej. Udanych raszów. Ale dobrych Wolinów. Super Wolin. Świetnego makra. Ale i żeby was, tak, ale żeby was nie zajechały hordy mutalisków, jak to pokazuje Idra. Co więcej, żeby was nie zajechały kutalingi. Kutalingi, żeby was nie zajechały. Życzymy wam w takim razie no, samych przyjemności z gier. Mamy nadzieję, że święta trochę odpoczniecie. My też zamierzamy trochę odpocząć. No i z nowymi siłami, wzmożeni atmosferą świąteczną, chyba nakręcimy w przerwie jeszcze jeden odcinek, prawda? Tak, na pewno. Świąteczny. Będzie, no, będzie. No i potem już z nowymi siłami postanowymi noworocznymi, że będziemy szczuplejsi, mądrzejsi, więcej pracować i więcej kastować. Na pewno damy wam świetny, wspaniały content i będziemy się razem bawić w kolejnych komentowanych meczach. Przyszły rok na pewno będzie obfitował w niespodzianki, czeka nas mnóstwo wspaniałych turniejów, w tym jeden organizowany, tak damy wam sneak peek, organizujemy duży turniej, który odbędzie się tutaj w Poznaniu. Moja mama, ja, moja dziewczyna, jego dziewczyna, mój pies i jeszcze dwóch kolegów z podstawówki. I to będzie turniej o międzynarodowej sławie. W każdym razie na turnieju zjawią się sławy polskie faktycznie. Będziemy mieli Tarsona, Nercia, będziemy mieli Dajstara, wszystkich tych, którzy części z nie wymieniłem, dlatego nie chcę nikogo obrażać, przepraszam tych, co nie wymieniłem, natomiast czas na antenie jest ograniczony. W każdym razie będziemy mieli kolekcję polskich sław na turnieju tutaj, lokalnie w Poznaniu będziecie mogli przyjechać, dotknąć, porozmawiać, będzie super. A zatem Tarsona. Żegnamy się z wami, życzymy jeszcze raz wesołych świąt, włączymy wam za chwilkę jakieś jingle bellsy. No i co? Do zobaczenia. Trzymajcie się.